Cześć, 28 dzień, czyli już tak naprawdę końcóweczka. Jutro ostatni duży trening, a pojutrze już pilatesik. I uwaga, moje dobre rady na ten dzień dzisiejszy i już jak skończymy tą misję. Pamiętaj, 2-3 razy w tygodniu, jeżeli chcesz dużo zlecieć z kilogramów bądź centymetrów, 2-3 razy w tygodniu utrzymuj ten trening i staraj się jednak ćwiczyć nawet po zakończeniu misji. I regeneracja. Regeneracja jest bardzo ważna. Twoje mięśnie muszą mieć czas na to, żeby odpocząć. Raczej nie jestem za tym, żebyś trenowała dzień w dzień, dlatego że musisz mieć odpoczynek. Eliminacja złych nawyków po skończeniu tej misji, o którym wspominam dosyć często, to fast foody. Koniecznie pozbywaj się tego, żebyś nie dotykała fast foodów, nie jadła słodycze. Słodycze, rzecz jasna, to jest największy kusiciel. I podjadanie. Podjadanie między 5 posiłkami, które powinnaś zawsze spożywać. Jedzenie przed snem. Pamiętaj, że staraj się 3 godziny przed snem nie spożywać już żadnego posiłku. Dobre rady moje to oczywiście woda. Woda, stanowczo pij sobie te 3 litry, które wspominałam. Musisz je dostarczać do organizmu cały czas i oczywiście z naszym cudownym dodatkiem i z pysznym smakiem, który dodaje cytryna. No i co? Sen. Konieczne. Regeneracja łączy się łącznie z tym właśnie punktem sen. Dokładnie 7-8 godzin Twój organizm musi wypocząć na to, żebyś miała siłę następnego dnia wstać i ostro trenować. Systematyczność. Systematyczność to podstawa tych wszystkich łącznych razem punktów. Ćwiczenia to podstawa. Jeżeli będziesz systematycznie wykonywała ćwiczenia, przynajmniej zmniejszając treningi do 2 treningów tygodniowo oczywiście, nie dziennie, to na pewno będziesz widziała efekty i będziesz spokojnie, Twoja waga będzie spadała, a centymetr o centymetrach już nie wspominam w ogóle. Naprawdę Twoje ciało będzie się zmieniało. Wszystkie te 6 punktów, które są wymienione. I 7. Oczywiście punktów jest ogromnie wiele. To są najważniejsze, które dla mnie są podstawą do tego, żebyś osiągnęła cel również sama, już beze mnie. Dasz radę.